obrazy, które stają przed naszymi oczyma i słowa, które słyszymy, można zaopatrzyć przymiotnikiem ostatnie. To są ostatnie dni Jezusa, ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa, tego 30-kilkuletniego mężczyzny, który przedwcześnie odchodzi, brutalnie zgładzony, zamordowany, powieszony na szubienicy, na krzyżu. On o tym wie, że to są ostatnie dni. I on świadomie żegna się z ludźmi, z tymi, którzy są mu bardzo bliscy, choć doświadcza ich słabości, doświadcza ich zdrady, zaparcia, lęku. I żegna się z całym światem. I to jest testament. To jest na koniec, mówi się rzeczy ostatnie, które są najważniejsze. Jeśli ktoś jest świadom, jeśli umiera i wie, że odchodzi, będąc w pełni świadomy, to właśnie żegna się i zostawia to, co najważniejsze. Tym, którzy po nim pozostają. Wczoraj rozważaliśmy to pożegnanie z apostołami w czasie ostatniej wieczerzy. I powiedzieliśmy sobie, że Eucharystia, że msza święta, że ten sakrament nie miałby sensu, gdyby ograniczył się tylko do celebracji, do wymiaru rytualnego. On ma sens wtedy, kiedy jest jak kamień rzucony na wodę, roztaczający kręgi poza ten stół, poza wieczernik, na cały świat, do wszystkich ludzi, do których sami trafimy, my uczniowie, my naśladowcy. To czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy również bądźcie jak ja, który umyłem wam nogi. Spróbujcie nauczyć się służby, która wcale nie jest oczywista ani łatwa, bo łatwiej nam przychodzi szukanie władzy. I miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Ta promieniująca solidarność powinna być znakiem tego, że należymy do jego szkoły, do jego grupy, do jego naśladowców. Mówiliśmy o tych prostych wymiarach takiej solidarności z najbliższymi, z tymi, którzy są w potrzebie, którzy są w biedzie materialnej, z tymi, którzy nie mają siły, tak jak to robili Wenecjanie w swoich bractwach miłosierdzia. Zresztą nie tylko oni, bo przecież i tu w naszych szerokościach geograficznych i tu nawet w naszym kościele mamy ślady takiej solidarności, chociażby Zachariasza Capio, który był wielkim dobroczyńcą i dobrym chrześcijaninem dla ubogich, dla bezdomnych, dla tych, którzy nie mieli ojców chrzestnych, bywał nawet ojcem chrzestnym. I to jest pierwsza część testamentu do najbliższych. Miłosierna miłość, solidarność, która jest przedłużeniem Eucharystii. To jest jej sens. A dzisiaj widzimy pożegnanie publiczne, pożegnanie na miejscu straceń. Pożegnanie skierowane do wszystkich, którzy przyszli, do całego świata, na górze. I słyszymy słowa. Ewangeliści zapisali ostatnie słowa Jezusa, które układają się w przedziwny cykl siedmiu zdań, siedmiu pożegnań. Z czterech Ewangelii można ułożyć taki scenariusz, w którym Jezus wypowiada siedem ostatnich słów. I to stało się powodem do napisania wielu kompozycji muzycznych, do rozważań, które zbierają te słowa i czynią przedmiotem medytacji. Te, które chciałbym dzisiaj przywołać, nie zostały zapisane przez świętego Jana, ale przez Łukasza. Łukasz, ten ewangelista miłosierdzia, oprócz historii o dobrym łotrze, którą tylko on zapisał, napisał też w tym pożegnalnym tonie Jezusa, znajdując bardzo istotny akcent o przebaczeniu. I to chciałbym
grubą, czerwoną linią podkreślić. Ta ofiara Jezusa, cała Jego misja i cała Jego nauka zostawiona nam nie miałaby sensu, gdyby nie promieniowała właśnie tym wielkim znakiem przebaczenia. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest pierwsze w chronologii tych siedmiu słów, którymi Jezus się żegna. Siedmiu zdań, które są Jego testamentem z krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Znamy te słowa na pamięć, one dźwięczą w naszych uszach i moglibyśmy je śmiało skomentować, ucząc swoje dzieci tego, co te słowa znaczą. Ale zauważmy dwa momenty w tym pożegnaniu, w tym testamencie, w tym geście. Pierwszy to jest ten, który łamie naturalny bieg rzeczy. Jezus miał prawo być wściekły. Jezus prawdopodobnie wewnętrznie wył z bólu. Ja tu nie chcę rozważać fizjologii ukrzyżowania. Wiele się o tym pewnie już nasłuchaliśmy. Ale ktoś, kto doznaje tak dramatycznego bólu, zadawanego przez kilku innych ludzi, trzymających go za ręce, za nogi, być może wiążących go jakimiś linami, i wreszcie przebijających metalowymi ćwiekami jego dłonie i stopy, a wcześniej wbiwszy na jego głowę koronę i plując mu na twarz i bijąc go po głowie i szydząc z niego, doprowadzili go do stanu, w którym każdy z nas modliłby się, jeśli miałby się jeszcze modlić o to, żeby to się jak najszybciej skończyło. Byłby wściekły, byłby nieopisanie zły na tych ludzi. Chciałby, żeby ten graniczący z niemożliwością ból wreszcie się skończył. To duszenie się Jezusa na krzyżu, jak opisują to fizjologiczne analizy, musiało być straszliwym, straszliwym upodleniem, dotkliwym do granic wytrzymałości, a może i przekraczającym granice wytrzymałości bólem. I zobaczcie, w tym momencie, kiedy normalna reakcja człowieka byłaby: idźcie precz, przeklęci. Byłaby wściekłość. On mówi: Ojcze, przebacz im. I co to znaczy? To umyka naszym analizom. Pewnie w lekturze przechodzimy zbyt łatwo nad tym. On nie tylko sam przebacza, on się zdobywa na przebaczenie. Nie na obojętność czy przekleństwo, nie na zajmowanie się samym sobą i swoim bólem, którym miał prawo i powinien się zajmować po ludzku. Ale on mówi do Ojca, do Boga, prośbę, Ty im przebacz. Ja już im przebaczyłem. I zobaczcie, ktoś, kto ma prawo, uważajcie, gdybyśmy to przyrównali do procesu sądowego, być w tym momencie prokuratorem, oskarżycielem. Miał prawo powiedzieć: oni mnie upodlili, oni mnie zabijają, oni mnie skrzywdzili. On się staje adwokatem. On wstawia się za nimi. On Boga prosi: Boże, w ostatniej chwili swojego życia proszę Cię, przebacz im. I szuka okoliczności łagodzących, bo nie wiedzą, co czynią. To jest bardzo empatyczne, bardzo trzeźwe, spokojne szukanie inteligentnej drogi usprawiedliwienia tych czynów. Być może rzeczywiście ci rzymscy żołnierze nie wiedzieli, co czynią, w tym sensie, że nie wiedzieli, kogo zabijają. Wykonywali tylko rozkazy, powiedzieliby pewnie przed sądem, ale zobaczcie na to, na ten heroizm, boski heroizm Jezusa. Czy to w ogóle po ludzku byłoby możliwe? Czego nas Jezus chce nauczyć tym ostatnim swoim zdaniem, jednym z siedmiu ostatnich zdań? Ale wydaje mi się najważniejszym. I to jest ten jeden moment. Z prokuratora staje się adwokatem. Przebacza
prosząc Boga, żeby i On im przebaczył, bo to On jest ostatnią instancją. I drugi moment. Nieraz mówimy, że nie można przebaczyć komuś, kto nie żałuje. A On przebacza bezwarunkowo. Oni Go jeszcze dalej męczą. Oni Mu przebijają potem wreszcie bok. Oni dalej z Niego szydzą, podając Mu gąbkę napełnioną octem. Oni się wyśmiewają z Niego w ostatnich już chwilach agonii. Nie przestają tego do końca. A On nie czeka, aż przestaną, nawrócą się, przeproszą. On im przebacza bezwarunkowo, natychmiast. Można przebaczyć. Pewnie nie naszą sprawą jest odpuszczenie winy, jaką ktoś będzie próbował egzekwować potem, ale Jezus chce nam powiedzieć, że można przebaczyć bezwarunkowo. I On tak robił przez całe życie z nami. Przecież nie pytał o to, czy obiecuje poprawę jawnogrzesznica na dziedzińcu świątyni. Przecież do Zacheusza, celnika i łapownika, i skorumpowanego urzędnika nie zwracał się z pytaniem, czy teraz będziesz już uczciwy, to wtedy do ciebie przyjdę. Ja chcę dzisiaj do ciebie przyjść. Do kobiety mówił, idź i nie grzesz więcej. Nikt cię nie potępił. I wtedy w człowieku następuje jakieś przełamanie. Powiemy, że to boskie, że to heroiczne, że to niemożliwe. Po ludzku straszliwie trudne. I dlatego to On do tego nas zaprasza i daje łaskę. Po ludzku nie starczyłoby siły. Sprawiedliwość zatrzymałaby się na wymierzeniu kary i zachowaniu urazy do chwili, kiedy ktoś nie przeprosi. Ale On nas zaprasza do czegoś, co nie jest tylko ludzkie. On chce, żebyśmy byli do Niego podobni. On chce, żebyśmy byli boscy w tym naszym przezwyciężeniu złości, gniewu, zła, które w nas jest. Bo to nas będzie toczyć, nam będzie szkodzić. W nas będzie zapuszczać ciemne korzenie. Chciałbym, żebyśmy może za świętym Ignacym Loyolą pomyśleli o tym w ten sposób. Jeśli nie pragniesz nawet przebaczenia, mówił do jednego ze swoich konfratrów, to zapytaj się, czy pragniesz tego pragnienia. Zapytaj sam siebie, czy pragniesz tego pragnienia, bo wiem, że jest ci za trudno, żebyś teraz przebaczył, bo krzywda była za duża, bo rana była za głęboka, bo zdrada była za mocna i nie dasz rady, ale zapytaj sam siebie, czy pragniesz choćby tylko tyle, czy pragniesz tego pragnienia, żeby przebaczyć. Jeśli tak, to Bóg przebaczy. To On będzie twoim światłem i twoją siłą i tym, który pozwoli zrobić coś, co po ludzku jest niewykonalne. I to jest testament z krzyża, to jest sens Jezusowej ofiary, to jest Jego przesłanie do nas. Jeśli z tej świątyni wychodzilibyśmy mimo adoracji krzyża, mimo wysłuchania opisu męki Pańskiej, z jakąś zadrą, z gniewem, z czymś, co będzie owocować kolejną pyskówką, kolejnym oskarżeniem, kolejnym kopaniem rowów między ludźmi, to znaczy, że za mało jeszcze w nas zawierzenia Bogu, za mało tego, co jest w ostatnim słowie, Ojcze, w Twoje ręce oddaję wszystko, oddaję ducha mojego, w Twoje ręce. Sam nie dam rady, wiem. Muszę się o to bardzo głęboko modlić. Amen.